Cześć wszystkim, z tej strony Klemi, witam was w zerowym odcinku Speed Draw, w której, jak już wspominałam w poprzednim odcinku, mam zamiar wprowadzić na ten kanał. I w dzisiejszym odcinku to jest tak jakby special na te ponad 500 subskrypcji, które mi już jakiś czas temu wbiło. Bardzo wam dziękuję, wiem, że każdy taki sub to wyjątkowa osoba, więc to jest dla mnie takie wow, że aż ponad 500 osób... Ponad 500 osobom chce się wchodzić na ten kanał i oglądać moje filmy. Naprawdę bardzo się z tego cieszę, że jakoś tam w jakiś sposób interesuje ludzi tym, co robię. Więc dzisiaj mamy Mirę, tak właściwie Selinę, jedną z moich ocek. Jest ona właśnie w swoim stroju super bohaterki i w łapsku trzyma, no jakby trzyma, unosi się nad jej ręką właśnie taka 500 zrobiona z wody. Tak potrafi tworzyć wodę. Nie wiem jeszcze co powiedzieć, no... Użyłam tutaj głównie kopików, chyba bodajże jednego promarkera. W pewnym momencie chciałam pocieniować trochę bardziej skórę promarkerami, ale się poddałam i w końcu promarkera użyłam tylko do zszarzenia... no, po prostu przyciemnienia lekko białka w oku i zębów bodajże, tak? No i jedyne co, to jeszcze wykorzystałam kredkę z tych kredek retro. Z Faber-Castella, żeby zrobić trochę bardziej rumiane policzki. Całość ogólnie... Sam line art przechodził bardzo wiele zmian, ponieważ najpierw był narysowany na takiej zwykłej kartce komputerowej. Miała to być tylko taka próba, jakby coś wyglądało, żeby wyszło całkiem fajnie, więc jeszcze to... No... Zrobiłam sam line art właśnie używając tam tuszu cienkopisa. No i... Było to po prostu na złym papierze, więc wzięłam i to zeskanowałam. Też strasznie dziwnie zrobiłam ręce, w sensie palce. Więc to w programie usunęłam, wydrukowałam i znowu miałam zobaczyć tylko, czy tusz z drukarki się nie rozmywa w połączeniu z kopikami. A wyszedł mi z tego cały obrazek, tylko że tego nie nagrywałam, ponieważ miał to być tylko test. Więc musiałam to dzisiaj usiąść, wydrukować jeszcze raz na jeszcze większym formacie. No i pokolorować znowu już według tego, jak sobie zaplanowałam. Tak, no, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie jestem jakimś super artystą. Zawsze to na przykład, jak moja przyjaciółka rysowała i dlatego teraz ma skilla, to ja zawsze robiłam na drutach, ponieważ byłam tym dziwnym dzieckiem. I dzięki temu umiałam robić na drutach, a zbytnio nie jestem jakaś super w proporcjach perspektywy w rysowaniu, ale myślę, że jestem w stanie się jakoś z tym szybko poprawić. Uważam, że ten rysunek nie będzie jakoś źle. I cóż... nie wiem co jeszcze powiedzieć, no dziękuję wam jeszcze raz za te ponad 500 słów. Mam nadzieję, że z każdym dniem będzie was coraz więcej i że teraz będzie jeszcze fajniej na kanale, jak będą te rysunki. No... Też rysunki same też będą w miarę fajne, żeby je w ogóle wam pokazywać. No i cóż, nie wiem co jeszcze. W ogóle mogę wam powiedzieć małą historyjkę, skoro już tutaj gadam. Oprócz tego właśnie, że były problemy z samym lineartem, to jeszcze były problemy z samym nagrywaniem. Ponieważ skończyłam wszystko rysować, dumna i blada wyłączam nagrywanie i się okazuje, że nagrywanie załączam. I bałam się, że całość się w ogóle nie nagrała i będę musiała wszystko robić po raz trzeci. Ale później w plikach zobaczyłam, że mam aż 2 minuty, po czym się okazało, że te 2 minuty to jednak już 20 minut. Więc jedyne co, to najwyraźniej w pewnym momencie nie przełączyłam nagrywania na jeszcze raz, ponieważ w moim aparacie mogę nagrywać maksymalnie 20 minut filmu, po czym muszę go załączyć jeszcze raz. I już takie, no dobrze, końcówkę straciłam, co się okazało? Nie straciłam nic, ponieważ nagrywać skończyłam idealnie w momencie tych 20 minut. Nie wiem jak ja to zrobiłam, musiałam mieć mega szczęście. Więc to taka krótka historia, mam nadzieję, że wam się podoba sam rysunek, ja już smykam, jeszcze co nieco powiem na koniec, a na razie do usłyszenia za chwilę.
jeszcze też tak na szybko mam do Was taki mały prezent. Jeśli ktoś chciałby, to może pokolorować ten line art. W opisie macie link, z którego możecie sobie go pobrać i jeśli chcecie, żebym go zobaczyła, to możecie mi go podesłać na adres mailowy w opisie albo wrzucić go na Instagrama i też oznaczyć tam moje konto. Coś w tym stylu. No to cześć!